Jest służbowy, budżetowy, ale jest fajnie, ponieważ mamy jednoosobowy pokój z dwoma łóżkami. Czyli wygrałem, bo teoretycznie jakbym wziął dwuosobowy z drugą osobą, bym dostał to samo i miał takiego ktośa na stanie. Nie muszę zasłaniać okien. Starałem się, ale później się okazało, że to nie jest potrzebne, żeby mi ludzie nie zaglądali z rana do pokoju, ponieważ to jest łódź. Łódź jest specyficzna i widok za oknem jest na to, co widać. Tu jest kamienica, gdzie mieszkają inni tacy ludzie jak ja, tylko też nie mają, tylko bez okien. Nie mają okien, więc ja jestem do przodu, bo mam okno, czyli ja nie ma się czego bać, ponieważ nikt mnie nie będzie miał możliwości obserwowania, ponieważ nie będzie miał przez co. Więc zostawiam sobie uchylone firanki i nie będę się zasłaniał, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Pokój dalej jest wysokich lotów, ponieważ to jest stara kamienica, XIX wiek mniej więcej, jest to XIX wiek, więc ma wysokość 4 z groszem. Tutaj to słabo widać. Jest ładny, schludny, czysty, pachnący i naprawdę, naprawdę fajna opcja jak na 70 zł za pokój samodzielny z własną łazienką, bo miałem możliwość wytestowania pokoju bez tego drugiego członu w zdaniu, bez własnej łazienki i chyba nie chciałbym tego powtarzać. Nie, zdecydowanie nie chciałbym tego powtarzać. Jak sobie przypomnę, jak się fajnie czekało na wolną łazienkę przez godzinę po powrocie o 20 z pracy. Tutaj mamy taki motyw artystyczny pod kątem, że ściany nie są gołe i nie będę się nabijał, że to jest zdjęcie żagówki jakieś tam banalne słońcu wykonane, ponieważ jest, a widziałem, byłem już w takich hotelu, motelach, hostelach wyposażonych w cztery ściany i sufit i to już było coś, czym się firma prowadząca taki lokal mogła pochwalić, że nie kapie na głowę. I zdarzyło się, że w roku 2014 na ścianie wisiał kalendarz 1994 roku. Ja tu gadam, ale nie pilnuję kadru, ponieważ kręcę kremowe coś. Ale to jest właśnie wspomniana ściana, czyli znajduje się na wyposażeniu lokalu. Tutaj mamy telewizor, ładny, fajny, płaski. A dlaczego zwracam na to uwagę? Pomimo, że jest wyłączony, ponieważ i tak w telewizji wiadomo, nic nie leci. Ciekawego dla osób poniżej 85 roku życia. Dlatego, że ostatnio byłem w pokoju, w którym taka mniej więcej kubatura, jak jest tutaj, i na tym biurku, to biurko byłoby odsunięte metr od ściany i na tym by stał telewizor kineskopowy 21,4 cale. Wiem, przy monitorach płaskich to nie jest dużo, ale w wypadku telewizorów kineskopowych to mamy taką lodówkę mniej więcej przewróconą na bok, która zajmuje kubaturę dosyć dużą. Więc to jest fajnie. Mamy 70 zł za taki pokój z łazienką. Na Piotrkowskiej w Łodzi. Jestem w samym centrum, ścisłym centrum miasta. Zobaczcie, jak to wygląda. Zapomniałem, że już wam pokazywałem, jak to wygląda. Po prawej jest brama, przez którą się wychodzi na Piotrkowską. A tu jest, kurczę, odbicie światła. Jakbym miał pokazać, co tu widać, to bym musiał to odbicie zlikwidować. Teraz mogę się pochwalić, że to jest widok z mojego okna. Wschodu słońca nie będzie widać. Zachodu też nie. Niebo. Nie, nieba też nie widać, to jest wysoka kamienica. A tutaj tam widać, o, są takie, to chyba się nazywa szałerki, schowki. Wiem, że nie są to latryny, ponieważ łazienkę mam tutaj, czyli ja nie wychodzę tam. Ja sobie korzystam z wewnętrznej kanalizacji. No, i tak by to w skrócie wyglądało. O, jeszcze raz panorama. Się zastanawiałem, czy nie powiedzieć właśnie nazwy hotelu i w ogóle, ale nie wiem, czy to ja zrobiłem reklamę, czy antyreklamę, więc tak powiem po prostu, że na Piotrkowskiej
w Łodzi właśnie za 70 zł można dostać takie coś dla jednej osoby. Jest naprawdę bardzo ładnie, czysto i schludnie i pachnąco, co na pewno robi bardzo pozytywne wrażenie.